Witajcie kochani w kolejnym materiale. Dzisiaj opowiemy Wam o zmianach i planach, jeśli chodzi o nasze biegi eventowe, inne wydarzenia oraz projekty, którymi się zajmujemy. Nie wiem, czy będzie to dokładnie widać, natomiast pogryzdamy sobie trochę po naszym kalendarzu, planując po kolei. Biegun, który miał się odbyć 28 marca. Z uzgodnieniem z Fundacją OCR Events, która jest organizatorem tego wydarzenia, oraz Adventure Parkiem. Na razie wstępnie, myślę, przenosimy na 30 oraz 31 maja. To będzie impreza dwudniowa, rozbudowana o atrakcje dla dzieci, bo tam będzie blisko Dnia Dziecka, więc dlatego dwa dni, nowe formuły dla dzieci, dla rodzin. No będzie się działo, to możecie sobie sprawdzić na stronie bieguna te wszystkie szczegóły i harmonogramy. Dalej lecimy. Mistrzostwa Galaktyki w biegu tyłem przenieśliśmy na 23 sierpnia. Tutaj odbędą się wakacje Mistrzostwa biegu tyłem, oczywiście na stadionie, na bieżni, ponieważ tego wymagają warunki tego wydarzenia. Dalej lecimy. Niestety, Water Run się nie odbędzie. Śmigus Dyngus. No trudno przenieść Śmigusa Dyngusa, więc w tym roku się Water Run nie odbędzie. Będziemy przenosić wszystkie opłaty na następny rok ewentualnie. No i tyle. Jeśli jesteście zapisani, opłaceni, nie pasuje Wam start za rok z jakichś względów, to oczywiście możemy przenieść Wam opłatę na jakikolwiek inny nasz event. Bieg Konika Morskiego, gdzie jesteśmy tylko producentem, zależy oczywiście od organizatora. Myślę, że ten event będzie odwołany lub przełożony. I kolejnym wydarzeniem, które tutaj zostaje przełożone, jest UV Color Run. I UV Color Run, jeszcze oficjalnie tego nie ogłosiliśmy, więc wiecie to jako pierwsi, chcemy przerzucić na 13 września. 13 września miał się odbyć nasz nowy event Nuclear Run, który prawdopodobnie po prostu zorganizujemy tydzień później, czyli 19 września. Taki jest plan, cały czas się trzyma. Aha, jeszcze zostaje oczywiście Manhattan Run, który miał się odbyć 30, gdzie wpadł biegun. Po uzgodnieniu z Centrum Handlowym Manhattan będziemy proponowali Wam ten event w późniejszym terminie. Możliwe, że będzie to już lipiec, a jeśli nie, to będziemy szukać wtedy terminu we wrześniu. Więc to jeśli chodzi o nasze biegi. Mam nadzieję, że te wszystkie wakacyjne, czyli wakacyjny biegun 4-5 lipca oraz Bikini Summer Run odbędą się w terminie. Zobaczymy, no jak sami wiecie, sytuacja jest bardzo dynamiczna i jedyne co możemy zrobić, to czekać, obserwować sytuację i aktualizować Wam te wszystkie nowe terminy. Więc takie wstępnie zmiany, jeśli chodzi o event. Teraz kolejne rzeczy. 15 marca, czyli tutaj, lewą ręką nie umiem pisać, miało się odbyć rozpoczęcie pierwszego semestru naszego nowego projektu Adventure Youth. O tym opowiem Wam już w następnym odcinku, prawdopodobnie jutro. Natomiast wstępnie przełożymy sobie rozpoczęcie tego semestru na czerwiec. Też trudno o konkretne jakieś terminy i daty, no bo w czerwcu jeszcze ta sytuacja z pandemią no może być dosyć mocno skomplikowana. Natomiast jeśli chodzi o Gorillaz, oczywiście treningi w OCR Parku są zawieszone, ale koniecznie kliknijcie sobie na grupę Gorillaz OCR Trójmiasto Family. Już Wam podaję linka i tam już jest ponad 1000 rodziców, uczestników tej grupy, gdzie codziennie Adam z Jackiem organizują bardzo fajne, rozrywkowe treningi dla najmłodszych. Te treningi odbywają się w formie transmisji na żywo live. Są tematyczne, jak widzicie, rozrywkowe. Sami to organizatorzy nazywają teatrzykiem, więc jest fajnie, dzieciakom się to bardzo podoba, więc koniecznie dołączajcie. Grupa nazywa się Gorillaz OCR Family Trójmiasto. Tam zaakceptujemy Was, już jesteście. Już jest, moi drodzy, 1133
członków tej grupy, więc nadal się dzieje, jeśli chodzi o gorilasy. W miniony weekend odbyły się wirtualne mistrzostwa w półmaratonie. Bardzo dużo osób wystartowało, miało taką możliwość bezpiecznie gdzieś pobiegać. My te wyniki dzisiaj właśnie będziemy wszystkie spisywać i na elektronicznych zapisach.pl wrzucimy to, co wszystko przyszło do nas z raportów, posegregujemy i wygląda na to, że wyłonimy mistrza świata w półmaratonie wirtualnego. Cieszę się ogromnie, że dla niektórych był to debiut na tym dystansie. O to chodziło, żeby nie zmarnować tego dnia, że jak się już przygotowywaliście, to żeby jednak pobiec 21 km. U niektórych padały życiówki, mamy mnóstwo takich entuzjastycznych wiadomości do nas docierały, gdzie chwalili się swoimi życiówkami, więc to wszystko spisujemy już dzisiaj i w weekend pojawią się te wyniki na wydarzeniu oczywiście. Jeśli biegliście, a nie przysłaliście wyników i chcecie, żeby one się tam znalazły, to dopisujcie, my będziemy tą listę oczywiście aktualizować. Ostatnia rzecz, proszę, zasubskrybujcie ten kanał. Tutaj będą pojawiać się wiadomości, aktualizacje wszystkich naszych eventów, wszystkiego tego, co się dzieje. A tak jak zapowiadałem, już jutro opowiem Wam o nowym projekcie Adventure Youth, który nie miał okazji wystartować, a wystartuje, miejmy nadzieję, jeszcze przed wakacjami.